W jakiej jesteśmy sytuacji? Pora na atak. Oddaję głos panu Leczeńskiemu. No, ja po pierwsze, patrząc na tu obecnych, zastanawiam się, że chętnie mówiłbym o problemach, nie o ludziach. Osobiście mam dużo sympatii i przyjaźni do różnych ludzi odpowiedzialnych za takie czy inne decyzje w KBN-ie. Natomiast jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego systemu, który jest z KBN-em związany. Po pierwsze, jako historyk jestem wyczulony na to, że KBN jednak ma pewną tradycję, nie zawsze najlepszą i nie zawsze może jednolitą. Jednak to jest pewien ciąg od lat 60. z różnymi nazwami, różnymi modyfikacjami, który był jak gdyby organem rządowym nadzorującym naukę, która mniej lub więcej była posłuszna, mniej lub więcej starała się realizować to, co sobie władze polityczne wyobrażały. To jest raz. Druga sprawa, w moim pojęciu, tu nastąpiło przesunięcie nie w tą stronę, którą powinno być. To znaczy, jeżeli my w tej chwili decentralizujemy decyzje, demonopolizujemy pewne instytucje, tu nastąpiło coś przeciwnego. To znaczy, wszystkie pieniądze państwowe zostały skupione w jednej kasie i w jednej dyspozycji. Ten monopol, muszę powiedzieć, jest bardzo wygodny dla kogo? Dla ministra finansów. Po prostu można tych pieniędzy dać mniej. I z tego sobie zdawałem sprawę. Jeżeli te pieniądze idą różnymi kanałami, to zawsze się jednak uzbiera ich troszkę więcej. Po drugie, jeżeli chodzi o monopol finansowy, to jest zarazem pewien monopol decyzji. Im decyzja jest bardziej scentralizowana, a mamy tu doświadczenia chociażby kilkudziesięciu lat gospodarki, tym decyzje są mniej kompetentne. To przy nawet najlepszej woli, najlepszej wiedzy nie uzyska się kompetencji, szczególnie, że środowisko naukowe ma pewną cechę. Tu nie najbardziej kompetentne są szczyty, tylko często po prostu dół, czy po prostu bezpośrednie katedry, instytuty, zakłady, prawda, i tak dalej. Tu jest maksimum kompetencji, tym, że ta kompetencja nie jest wykorzystywana dla celów decyzyjnych. I trzecia sprawa, KBN miał stworzyć pewną politykę racjonalną finansową, finansowania nauki. W moim pojęciu jest stworzył. To te założenia, pan minister pamięta moje różne spory na ten temat, te założenia, które były opracowane dwa lata temu, więc chyba dwa lata temu były na rządzie, one w gruncie rzeczy były zimprowizowane. Nie było tam żadnej diagnozy stanu i nie było tam właściwie przemyślanych wizji przyszłości. To wówczas bardzo krytycznie potraktowałem, no niemniej ówczesne władze polityczne nie bardzo chciały tym się zająć. I to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, która mnie tutaj boli, to jest element, który powiedziałbym jakoś na tle ustawy, która według mnie jest niedopracowana, prześlizgnął się. To znaczy pojawiły się pewne stany, powiedziałbym, pozaprawne. Myślę, że niezamierzone, ale na przykład pojawił się jakiś element prywatyzacji. Bo ja się pytam, co jest z instytutami badawczymi, które były instytutami państwowymi, powołanymi przez władze państwowe, z gwarancjami, tak jak pracownicy państwowi mają, szczególnie, że tam są, powiedzmy, profesorowie powoływani w pełnym majestacie, jak powiem, tej czynności, tymczasem one nie mają nic zagwarantowanego. Obowiązek pozostaje, obowiązek pracy, obowiązek pracowniczy i tak dalej. Natomiast czy będzie pensja na pierwszego i jaka ona będzie? Czy będzie indeksacja, czy będzie trzynastka, czy będzie... Właściwie nigdy nie wiadomo, ponieważ decyzja finansowa dotyczy pieniędzy, które nie mają cechy pieniędzy dla ludzi, tylko są w ogóle pieniędzmi na pojętą szeroką naukę. Znowu jest jakaś sprzeczność między tym, co się dzieje, a tym, co powinno obowiązywać. I druga sprawa, to co wspominałem, istnieje rozdziew pomiędzy tym, gdzie zapada decyzja, a tym, kto odpowiada za jej skutki. Proszę Państwa, my sobie nie zawsze wyczuwamy na to, przez te parę dziesiątków lat przyzwyczailiśmy się, że
decyzje zapadały w jednym miejscu, odpowiedzialni byli gdzie indziej. Wydaje mi się, że tu też coś podobnego zachodzi. To znaczy osobiście zawsze się martwię o pewne instytuty, którym chciałbym pomóc, których los, pracę i wyniki czuję się odpowiedzialny, natomiast nie mogę decydować, czy im pomóc, jak im pomóc, na ile i jak to rzeczy potraktować. Proszę Państwa, tu jest rzeczywiście jakiś szkopuł, są wyraźne niedopracowania i wydaje mi się, że wymaga to jeszcze i przemyśleń, i powiedziałbym pewnych jednak dosyć gruntownych zmian. To znaczy ja tu nie chcę krzyczeć, że to jest skandal, ja chcę przekonać, że racjonalne rozwiązanie jest inne. Dziękuję. Panie ministrze, wracając w części do pańskiej poprzedniej odpowiedzi, powszechnie narzeka się na to, że pieniędzy na naukę jest za mało. Pan jest w sytuacji, już zgodziliśmy się tutaj z panem Wyczańskim, tego centralnego dysponenta. Otóż moje pytanie, musi pan ten budżetowy pasztet kroić, nie rozumiem tego stwierdzenia, kroić, patrzeć jak nie starcza. Więc pytanie, czy pieniędzy jest za mało, czy ich nie jest za mało? Czy te pieniądze można podzielić w sposób wystarczający dla nauki polskiej, te 0,5%? Pieniędzy jest za mało, ale to znów jest pytanie, na które powinno się odpowiadać w dwóch częściach. Po pierwsze, pieniędzy jest za mało. Po drugie, pieniędzy nie należy dzielić tak, żeby dla każdego było tyle, ile mu potrzeba. I tu właśnie jest nasz najgłębszy sprzeciw przeciwko takiemu rozumieniu finansowania badań. My chcemy finansować to w sposób konkurencyjny, gdzie płaci się najlepszym najlepiej, a najgorsi, no przepraszam za brutalność, ale czasem mogą być zmuszeni do szukania innego zajęcia. Natomiast sugestie, że jak już ktoś jest w nauce, to powinien się tam utrzymywać, no to są sugestie, z którymi się trudno pogodzić, jeżeli się uczy zajęcia medialne. Do centralizmu to centralny finansowany i centralnie rozdzielane pieniądze, to raczej może chodzić o pewne detale. Natomiast zasada konkurencyjnego finansowania badań, to leży w ogóle u podstaw tej reformy. Uważam, że no, mimo całej brutalności i całej trudności, jaką napotkała w środowisku naukowym od 40 lat, jednak przyzwyczajonym do utrzymywania się, a nie walczenia o pieniądze, została zaakceptowana. Bo to jest środowisko, które, no dlatego jest to środowisko naukowe, że posiada tą zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Wrócimy do tematu, jak te pieniądze dokładnie i precyzyjnie dzielić. Na razie interesuje mnie tyle. Skoro istnieje centralny dysponent, to istnieje również przede wszystkim centralny biorca. Dlaczego jest tak? Od 4 lat pan należy do jednej z nielicznych osób, które może powiedzieć, że pełni swój urząd tyle, ile trwa Nowa Polska. Dlaczego przez tyle lat udało się ekipie pana Pawlaka załatwić pieniądze dla BGŻ-u? Ogromne, jednym posunięciem ręki, natomiast nie udaje się załatwić pieniędzy dla nauki, oświaty, kultury. Czy nie jesteśmy w stanie udowodnić, że te sfery przynoszą wymierny zysk? Dlaczego się nie udało załatwić? No, to jest kwestia ocen priorytetów, prawda? Być może gdyby kolejne rządy faktycznie uznawały za prawdziwy priorytet edukację, naukę czy kulturę, to po prostu te pieniądze byłyby tam, gdzie powinny. Czy miałem powiedzieć, zacytować pana Gomułkę i dojść do wniosku, że rządy są, aż mi przez usta przejść nie chce, ciemniaków? I były od lat 5? Nie, to może być zbyt ostre sformułowanie. Trzeba rozumieć, że rządy stoją zawsze w sytuacji ogromnych nacisków. Są na przykład tak zwane sztywne wydatki. My sobie rzadko zdajemy sprawę, że rząd jak zaczyna dzielić to, ten tort budżetowy, to po pierwsze musi odciąć 80% i odłożyć na bok, bo to są zobowiązania.